Moi drodzy, przyprowadziłam was tutaj. Wiecie dlaczego? Nie. Pamiętacie, o czym rozmawialiśmy? Tak. O kłótniach i emocjach, które się pojawiają, prawda? I o tym, że możemy sobie z nimi inaczej radzić, tak? To posłuchajcie, chciałam się zrobić z wami ćwiczenie. Jak macie sprzeczkę ze sobą, to jakim głosem się do siebie zwracacie? Spokojnym czy krzyczycie? Krzyczymy. Krzyczycie. Jak rodzice są zdenerwowani, to jakim mówią głosem? Głośnym. Ale pokażcie teraz, zwróćcie się jakimś zdaniem. Powiedz mi, odłóż tą zabawkę. Odłóż tą zabawkę. Okej, a możecie teraz pokazać, co dla was znaczy spokojny głos? Proszę, odłóż tą zabawkę. Super, i dokładnie o to mi chodzi. Słuchajcie, czyli już ustaliliśmy, co to znaczy spokojny głos. Czy wszyscy na pewno rozumieją? Tak. Dobrze. To moi drodzy, przygotowałam dzisiaj dla was ćwiczenia, które mają na celu was zrelaksować, uspokoić, poradzić sobie ze stresem i możecie je wykonywać zawsze i w każdym miejscu. Możecie je wykonywać w domu, tak samo jak my dzisiaj w parku, na różnych wyjazdach i są to pozycje jogi. Więc zaczniemy od pierwszej pozycji, którą wam zaraz pokażę. Ja sobie ściągnę koszulę. Milenka, tobie radzę może, żebyś się pozbyła płaszczyka. I pierwsza nasza pozycja wygląda w taki sposób, że palce u stóp łączymy ze sobą, kolanka szeroko, kładziemy się na macie i sobie spokojnie leżymy. I jest to taka pozycja, którą możecie wykonać zawsze i wszędzie, o każdej porze. I ona bardzo dobrze wpływa na relaksację i na poradzenie sobie ze stresem. Teraz z tej pozycji przejdziemy sobie do pozycji, która się nazywa bardzo fajnie, bo jest to pozycja krowy. Bierzemy wdech i głowa do góry. Wciągamy powietrze, wydychamy powietrze i robimy, jakby kot się przeciągał. Dobrze, bardzo dobrze ci to wychodzi. I jeszcze raz, wdech. I wydech. No, słuchajcie, zobaczcie, jak tata pięknie robi. Czy to jest fajne ćwiczenie? Bardzo fajne. No, joga bardzo wycisza. Będziemy zebrać matę i będziemy uprawiać jogę. Fajnie się ćwiczyło? Fajnie. Super.